Niezła sztuka jedzenia. Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o jedzeniu. W kolejnej audycji Niezła sztuka jedzenia witam się z Państwem. Marzena Kasprzak i Elżbieta Szcześniak. Przed nami taki sezon dość trudny dla nas, sezon grypowy, sezon, kiedy coraz częściej się przeziębiamy, kiedy nasza odporność spada. I warto już dzisiaj o tym pomyśleć, żeby organizm do tego czasu przygotować. I dzisiaj podpowiemy Państwu, jak właściwą dietą taką odporność w sobie podwyższyć. Ale to będzie tylko początek naszej audycji. Zaczniemy od witaminy C, która z odpornością wszystkim nam się kojarzy. A potem też przyjrzymy się z bliska witaminom pozostałym. Czy właściwa dieta jest w stanie nam zapewnić właściwą odporność organizmu? Jak najbardziej. Oczywiście musimy też wziąć pod uwagę inne stany, czyli na przykład stany chorobowe, aktywność fizyczną, to czy to występuje, czy nie, stres, jak odreagowujemy ten stres, to wszystko jednak ma działanie. Natomiast do tego jeszcze dokładając odpowiednią dietę, jak najbardziej możemy sobie tutaj poprawić tą odporność, ten układ immunologiczny. Natomiast musimy pamiętać o tym, że podstawą jest jednak urozmaicona dieta. Jeśli to jest monodieta, albo ciągle jemy to samo, czyli ona jest mało kreatywna, mało urozmaicona, a teraz wchodzimy w te miesiące jesienno-zimowe, gdzie już trudniej będzie o dostępność różnych składników i trudno z zakupem świeżych owoców, warzyw, bo już większość się sezonowych skończyła, no to musimy pamiętać o tym, że niestety wtedy określone tylko witaminy dostarczamy dla organizmu i ta odporność zawsze będzie na tym cierpiała. Czyli to oznacza, że musimy się poddać tym reklamom, które mówią, że powinniśmy przyjmować witaminę C w różnych postaciach. Nie ma szansy na to, żeby odżywiając się dobrze, dostarczyć taką ilość tej witaminy C, że zapewni nam odporność organizmu. Jak najbardziej nie musimy kupować, suplementować. W ogóle nie polecam kupowania suplementów. Najgorsze są chyba i tak miksy wszelakich, które chcemy kupić i w jednej tabletce zmieścić wszystko, ale o tym też jeszcze będziemy mówiły. Natomiast jeśli chodzi o witaminę C, nie, suplementować nie musimy, bo i w ziemniakach, które w naszej polskiej diecie występują, i w natce pietruszki, w jarmużu, w małych bardzo ilościach, bo to jest około 100-200 gram, jesteśmy w stanie ze spokojem zapewnić tą ilość witaminy C, jaka jest zapotrzebowaniem dla naszego organizmu, więc nie trzeba suplementować w tej naturalnej formie, dużo łatwiej jest wchłanialna, przyswajalna przez organizm i dużo lepsze ma dla niego działanie. A po co nam witamina C w organizmie, oprócz odporności? Witamina C, no oczywiście podstawą jakby jest ta odporność, o której jakby ciągle mówimy, nie? Czyli taki fakt, który właśnie jest dotyczący tego, że no niestety tutaj ta odporność nam bardzo mocno spada. Natomiast jeśli chodzi o witaminę C, tutaj podstawą też są chociażby choroby skórne, zajady, które mogą nam powstać, jeśli tej witaminy C będzie za mało, jednostki chorobowe. Tutaj ta witamina C to nie jest tylko znaczenie odpornościowe, natomiast tak jak mówiłam, w diecie ze spokojem jesteśmy w stanie zapewnić tą ilość, która jest nam potrzebna, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie, więc to nie jest tak, że jest to witamina nieosiągalna i musimy kapsułki raz dziennie, albo jak niektórzy pacjenci w gabinecie wspominają, 2-3 kapsułki dziennie spożywać takiej witaminy C, suplementować, żeby ją zapewnić. Nie, to nie jest prawda. A czy już w tym momencie możemy powiedzieć, co trzeba jeść, w jakich ilościach dziennie, żeby ta witamina C była w odpowiedniej ilości dostarczana do organizmu? Mniej więcej to są takie ilości jak 300 gramów kiwi, 100 gramów porzeczki, na przykład 70 gramów natki pietruszki. To 70 gramów natki pietruszki może to jest duża ilość, ale jeśli zrobimy na przykład koktajl z natki pietruszki albo dołożymy ją do dania obiadowego, to już ta ilość się zmniejsza. To nie są duże ilości, to nie są kilogramy owoców czy warzyw, które musimy zjeść, a komponując posiłki różnorodnie i właśnie z różnych składników, ze spokojem jesteśmy w stanie tą witaminę C wprowadzić do organizmu, ale witamina C to nie tylko podniesienie odporności. Nie tylko ona jest nam potrzebna, żeby ta odporność była zwiększona, bo tutaj także cynk i miedź mają bardzo duże działanie i one są związane przede wszystkim ze spożyciem jaj, ryb, owoców morza, na przykład pestek dyni, ale także witaminy z grupy B, witamina A, więc tutaj to nie tylko witamina C, którą my ciągle gdzieś tam w głowie mamy, że jak jej nie będzie, to ta odporność będzie mniejsza. Wcale nie. Tutaj jest spektrum różnych witamin, które jednak mają na to wpływ.
Przy witaminie C musimy też pamiętać o tym, żeby ją regularnie do organizmu dostarczać, bo ona nie jest w żaden sposób magazynowana. Tak, ona nie jest magazynowana i też stratność ze względu na techniki kulinarne jest bardzo duża. Nawet 50% stratności tej witaminy. Czyli jak gotujemy warzywa, to... Jak gotujemy warzywa, to musimy sobie odjąć, tak? Musimy sobie odjąć. Dlatego warto też wprowadzać nie tylko te warzywa, które na przykład gotujemy, typu ziemniaki, ale takie warzywa na surowo, na przykład właśnie jarmuż, natka pietruszki, to też są źródła witaminy C, a tutaj w koktajlu na przykład przemycając, możemy to na surowo spożyć i wtedy tych stratności troszeczkę się pozbywamy, one są wtedy mniejsze. No teraz musimy Państwu w ogóle uświadomić, czym są witaminy. Powiedziałyśmy o witaminie C, o odporności organizmu, ale dzisiejszy temat to wszystkie witaminy. Witamin mamy 13. Zaczęłyśmy od witaminy C, która jest rozpuszczalna w wodzie. Oprócz tego w wodzie rozpuszczają się witaminy z grupy B. Ale w ogóle czym są witaminy? Witaminy przede wszystkim, jeśli chodzi o definicję, to są związki organiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To jest taka definicja ogólna. Rozkładając ją trochę na czynniki pierwsze, to są to po prostu takie związki, które z pożywieniem dostarczamy dla naszego organizmu, żeby wspomóc pracę, metabolizm, funkcjonowanie, fizjologię naszego organizmu i żeby te procesy mogły zachodzić prawidłowo. Bo dzisiaj, co prawda, o niektórych witaminach ogólnie, o niektórych bardziej szczegółowo powiemy, natomiast te witaminy i składniki mineralne, bo one jednak powinny iść ze sobą w parze, mają znaczenie właśnie w tym, że wspomagają fizjologię naszego organizmu. Jeśli są jakieś procesy metaboliczne, to te witaminy zazwyczaj biorą również w nich udział i jeśli ich nie ma, tych witamin, albo są w zbyt dużej ilości, to niestety, ale to działanie jest upośledzone. Podstawą jest też pamiętanie o tym, że mamy nie tylko witaminy, ale mamy też prowitaminy. Czyli jeżeli chciałam zapytać o różnicę. Tak. Na czym polega definicja, jak brzmi definicja witamin i prowitamin? No przede wszystkim te witaminy to już wspomniałam, czyli te związki organiczne, ale musimy pamiętać o tym, że te prowitaminy to jest coś, od czego zaczynamy tak naprawdę, bo w postaci prowitamin dopiero na skutek reakcji chemicznej w organizmie te witaminy się inaktywują i dopiero wtedy mamy to działanie, które byśmy chcieli mieć w naszym organizmie. Czyli to nie jest tak, że jak spożyjemy w ciągu chwili na przykład tą cytrynę, nie wiem czemu, zawsze mamy takie patrzenie, że jak jesteśmy przeziębieni, to cytryna z miodem i gorącą herbatą, to chyba jest najgorsze połączenie. Natomiast to nie jest tak, że ona w ciągu kilku sekund do naszego organizmu się dostanie. Nie. To będzie prowitamina, ona dopiero aktywuje się i wtedy dopiero powstaje nam witamina. Tutaj spojrzałaś, jeśli chodzi o to połączenie. Tak, nie jest to połączenie dobre, dlatego, że stratność witaminy C... Bo gorącą wodą zalewamy. Tak, zalewamy gorącą wodą, czyli ani miód nie ma takich właściwości, które mieć powinien, bo też straci te swoje właściwości, ilość witamin, składników mineralnych, ale też ta witamina C około 50% stratności. Powinniśmy to robić w wodzie takiej może nie chłodnej, ale na pewno letniej, nie gorącej, nie gotującej, tak jak my to zazwyczaj jednak robimy. To teraz przechodzimy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Myślę, że taka kolejność będzie dobra i tutaj mamy 4 witaminy. Tak, witamina A, D, E i K to są takie podstawowe witaminy, które rozpuszczalne są w tłuszczach, tak jak wspomniałaś. Natomiast pamiętajmy o tym, co kiedyś już nasze babcie, nasze mamy robiły, o czym my niestety zapominamy. I pacjenci... A mogę tobie przerwać, zapytać, rozpuszczalne w tłuszczach. To znaczy, że one do naszego organizmu najlepiej, żeby trafiały w obecności tłuszczu. Tak, i właśnie dlatego o tym chciałam wspomnieć, że nasze mamy, nasze babcie to robiły. Na przykład do surówki z marchewki dolewały troszeczkę oleju. My teraz, pacjenci, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, często mówią, po co do tej sałatki, do tej surówki jakiś olej, oliwa z oliwek, jakikolwiek nośnik tłuszczowy, ja sobie to odejmę i wtedy zmniejszę kaloryczność. Nie, to nie o to chodzi. Jeśli tych witamin nie będziemy spożywać z tłuszczami, to niestety one do naszego organizmu w większej ilości niestety nie dotrą, więc tak naprawdę spożywając tą marchewkę czy inne produkty, które właśnie są związane z tymi witaminami, jeśli nie ma nośnika tłuszczowego, to one niestety, ale nie będą miały tego działania, które my oczekujemy, spożywając ten produkt. Na przykład witamina A nie będzie działała przeciwko starzeniu naszego organizmu. Tak, starzeniu organizmu, ale też przede wszystkim na wzrok. Podstawą jakby witaminy A to jest wzrok, kondycja naszej skóry, włosów, paznokci, to są takie rzeczy, które już od wielu, wielu lat, myślę, powtarzają i nasze babcie, i nasze mamy, więc tutaj o tej witaminie chyba każdy z nas jednak pamięta, ale pamiętajmy też, to właśnie jest powiązane z tym, o czym mówiłaś, czyli procesy starzeniowe, ale też retinol ochrania przed uszkodzeniami DNA.
Czyli to też jest bardzo ważny związek właśnie w kontekście nie tylko starzenia się skóry zewnętrznie, ale też naszego wewnętrznego DNA i tego, że różne jednostki chorobowe przez to mogą występować w naszym organizmie. Tutaj też ślepota, jeśli i różne problemy właśnie, czy ta kurza ślepota, czy jakieś problemy w ogóle ze wzrokiem, jeśli tej witaminy jest zbyt mało, więc pamiętajmy o tym, ale też częste infekcje. Witamina A bardzo mocno powiązana jest też z witaminą C i z witaminą D, czyli wpływa na odporność organizmu i jeśli jest jej zbyt mało, no to infekcje i też te właśnie problemy skórne. To jak pozyskać witaminę A do naszego witamina organizmu? A jest bardzo łatwo i tak naprawdę zazwyczaj dietetycy układając menu mają problem z tym, że jest jej zbyt wiele w diecie, bo wystarczy marchewka, wystarczy ser, żółtko jajka, wystarczy pełne mleko, warzywa, różne owoce. Tak naprawdę tej witaminy A jest bardzo dużo w różnych produktach, więc tutaj raczej nie mamy z tym problemu. Owoce, warzywa, takie jak właśnie pomidory, papryka czy dynia, jesteśmy w stanie to ze spokojem zapewnić, więc nasza polska dieta raczej w te produkty obfituje. Tutaj z tą witaminą raczej problemów nie mamy, chyba że ktoś, tak jak wspomniałam już wcześniej, ma taką typową monodietę, czyli niestety wielu produktów nie lubi, nie wprowadza do swojego menu i wtedy tej witaminy może nam brakować. To teraz przechodzimy do witaminy D, bez której nasze kości byłyby dość słabe. Tak, witamina D połączona nie tylko z tą witaminą A, o której mówiłam, i witaminą C, ale również witamina D bardzo mocno połączona z wapniem. Czyli jeśli zbyt mała ilość tej witaminy, no to niestety wchłanianie tych jonów wapniowych też upośledzone. Fosforu, potasu tutaj w jelicie wchłanianie będzie dużo mniejsze. I potem wzrost mineralizacji kości, czyli te problemy kośćca, to jest jakby pierwsza rzecz, zębów również, ale też odporność, bo witamina D to jest właśnie taka witamina odpornościowa, którą nie tylko z dietą my jesteśmy w stanie jakby do naszego organizmu wprowadzać, bo to jest taka witamina, która po wyjściu na dwór, często mamy mówią, wyjść chociaż na chwilę na dwór. Tak, to jest bardzo ważne, bardzo istotne, nawet w tych miesiącach teraz, gdzie już się szybciej będzie ściemniało i gdzie już ta pogoda nie jest taka super cudowna, no to jednak tutaj powinniśmy pamiętać o tym, żeby na dworze też przebywać w tych godzinach, kiedy jest dobre nasłonecznienie, bo jest to też witamina, która właśnie poprzez promienie słoneczne dociera do naszego organizmu. I jest produkowana przez naszą skórę. Dokładnie. Oprócz tego też oczywiście dieta, czyli żółtka jaj, czyli margaryna, czyli oleje roślinne, te zwierzęce, drożdże, grzyby, ale też powinniśmy pamiętać o tym, to jest jedyna witamina, którą ja moim pacjentom zalecam, jeśli chodzi o suplementację, bo witamina D jest to witamina, której ja uważam, zalecenia mówią, że powinno się tylko w miesiącach mniej więcej jesiennych, zimowych, tych wczesnowiosennych suplementować. Latem, od kwietnia mniej więcej już nie trzeba. Ja uważam, że w naszym polskim klimacie jak najbardziej powinniśmy suplementować ją przez cały rok. To jest jedyny suplement, a raczej rek, który powinniśmy wprowadzać do diety, z tym, że weźmy pod uwagę, to od razu może wytłumaczymy różnicę suplementu i leku. To jest bardzo istotna kwestia, czyli czym różni się suplement, który najczęściej jednak kupujemy w aptekach, bo też w reklamie nas kusi, od leku, który jednak jest przebadany, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, jeśli mamy na opakowaniu podaną dawkę danego składnika, który w leku występuje, to wiemy, że w każdej kapsułce jest taka ilość, na przykład 100 mg. Natomiast jeśli chodzi o suplement, to jest składowa w całym opakowaniu. Czyli to nie czyli jest każdego tak. Dnia możemy przyjmować różną dawkę. Każdego dnia przyjmujemy, wtedy zazwyczaj jest tak, że różną dawkę. Suplementy niestety, jeśli chodzi o witaminę D, to tutaj jeszcze aż tak nie są groźne, natomiast te wszystkie kompleksy suplementowe, które kupujemy tak ogólnie, no to niestety nieprzebadane w ogóle, ale też nieprzebadane w kontekście nie tylko złego działania na organizm, ale tego, czy one w ogóle jakiekolwiek działanie mają na organizm, więc suplementów nie, jeśli chodzi o leki, na rynku też są leki witaminy D i o takie prośmy naszych farmaceutów. Czyli bez recepty takie leki jak najbardziej bez recepty takie leki otrzymamy, natomiast jeśli już chcemy suplementować, tak jak mówiłam, jedyna witamina dla osób, które nie są na diecie wegetariańskiej, bo tutaj już dojdzie nam druga. Natomiast jeśli chodzi o tą witaminę D, zawsze lek, a nie suplement. Po muzycznej przerwie wrócimy do Państwa, aby powiedzieć o działaniu witaminy E, K oraz pozostałych witamin rozpuszczalnych w wodzie. Po muzycznej przerwie wracamy do Państwa, aby kontynuować rozmowę o witaminach. Przed nami witamina E, która
podobnie jak witamina A, jest niezbędna przy procesach starzenia się skóry na przykład. Tak, ona te procesy nam troszeczkę opóźnia, ale też rzeczą istotną, która dla witaminy A jest właśnie charakterystyczna, to, że ona wpływa na przykład na metabolizm mięśni, to, że ochrania nam błony te nasze biologiczne, co po części też jest związane właśnie z tymi procesami starzeniowymi i z tym, że one wolniej w naszym organizmie przebiegają, ale także ma wpływ na krzepnięcie krwi i zapobiega tym procesom właśnie chorób układu krążenia i ona będzie wtedy powiązana z witaminą K, o której też za chwilę powiemy. Jak pozyskać witaminę E do naszego organizmu? Bardzo prosto, bo witamina E to jest taka wdzięczna, myślę, witamina, która w wielu produktach występuje, bo tutaj i mleko, i masło, i oleje roślinne jak najbardziej możemy wprowadzić, ale też tłuszcze w takiej postaci typu orzechy, migdały, pestki słonecznika, pestki dyni, czyli wystarczy zrobić sałatkę, polać ją troszeczkę olejem i do tego jeszcze dołożyć pestki słonecznika czy pestki dyni, już to będzie taka bomba, tak jak mówiłaś, przeciwstarzeniowa dla naszego organizmu, więc jak najbardziej polecamy, żeby co najmniej raz dziennie taką sałatkę, koktajl czy takie danie sobie zaserwować. Witamina K. Chyba najmniej taka doceniana przez wszystkich. Tak, najmniej doceniana i chyba najmniej się też o niej mówi. Ona występuje w warzywach takich jak na przykład kapusta, szpinak, sałata, ale też w wątrobie. I tutaj jest to witamina istotna dla naszego organizmu i mówi się tak naprawdę o niej dopiero, jeśli ktoś ma jakieś problemy z układem krążenia albo problemy sercowo-naczyniowe. Bo jest to taka witamina, która bierze udział w syntezie protrombiny i tutaj warunkuje prawidłowy proces krzepnięcia krwi. Więc tak naprawdę dopóki my nie mamy problemów właśnie z tą krzepliwością krwi, to tej witaminie niestety się zapomina często. Natomiast jeśli już ten problem się pojawi, to te osoby, które właśnie czy biorą leki na krzepliwość krwi, czy też na przykład mają problemy z układem właśnie sercowo-naczyniowym w kontekście na przykład chorób serca, no to tutaj na tą witaminę zwracają uwagę, żeby w diecie jednak ona występowała w obniżonej albo podwyższonej wartości, bo to też zależy od tego, czy chcemy tą krzepliwość zwiększyć, czy zmniejszyć. A z jakich produktów możemy pozyskać? Tak jak mówiłam, czyli wątroba, zielone warzywa liściaste, tutaj i kapusta, i szpinak, i sałata, także też nie jest ciężko w tej naszej diecie, żeby tą witaminę znaleźć. To pozostają nam witaminy z grupy B, witamina C rozpuszczalna w wodzie została omówiona na początku audycji, to teraz witamina B. Tak, witamina B chyba najszerzej można by o niej mówić, postaramy się tak to troszeczkę zebrać w całość, bo tutaj tych witamin jest sporo, to nie jest, dlatego mówimy witaminy z grupy B, bo tych witamin... Jest B1, B2, tak. B6, B12. I każda ma troszeczkę inne działanie, natomiast jeśli chcielibyśmy to troszeczkę wrzucić do takiego jednego worka, to i tutaj jeśli chodzi o narząd wzroku, witaminy dość duże działanie, ale też witamina B to oczywiście układ nerwowy, procesy myślowe, więc tutaj te witaminy troszeczkę możemy połączyć. Każda z nich ma trochę inne działanie, ale na przykład jest też witamina, to niedawno udowodnione, która wpływa na insulinooporność, na przykład. Więc tutaj ciągle te witaminy są też badane. Te witaminy to również procesy krwiotwórcze, jeśli chodzi o nasz organizm, a także jeśli chodzi o te procesy starzeniowe, jeśli chodzi o nabłonek naszej skóry. Tutaj też witaminy z grupy B jak najbardziej będą pomocne i też jeśli chodzi o działanie, to na przykład dobre funkcjonowanie nie tylko układu nerwowego, ale na przykład naszego układu pokarmowego, układu krążenia, koncentracji, odporności naszego organizmu, czyli tak naprawdę to wszystko, co się troszeczkę działo w tych witaminach, o których wcześniej wspomnieliśmy, to witaminy B też w dużej mierze to zbierają i też mają podobne działanie. Tutaj troszkę chyba się zmienia źródło tej witaminy, nie są to już głównie owoce i warzywa, ale przechodzimy do na przykład pieczywa. Tak, przechodzimy do zbóż. Powinniśmy pamiętać o tym, że tych witamin jest więcej, jeśli te zboża są im mniej przetworzone, tym jest tego więcej, ale to nie tylko są zboża, bo to również są na przykład jaja, to jest też nabiał, to są też ryby, więc tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o witaminę B, no to tutaj to ta ilość źródeł jest dość duża, natomiast też powinniśmy pamiętać o tym, że właśnie dieta urozmaicona, bo jeśli ciągle na przykład spożywamy tylko jasne pieczywo,
no to tych witamin z grupy B nie będzie zbyt dużej ilości w naszym organizmie, a jak widzimy, one wpływają na bardzo wiele, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, działań, więc nie fajnie byłoby, gdyby tych witamin właśnie brakowało w naszym organizmie. Przy witaminie B zatrzymamy się przy dwóch, jeśli pozwolisz. Zapytam o kwas foliowy, który jest bardzo ważny w diecie kobiet w ciąży. I też wśród rodzin, które planują potomstwo, bo pamiętajmy o tym, że to jest taka witamina, której nie powinniśmy wprowadzać dopiero, kiedy o ciąży się dowiadujemy, tylko zalecenia mówią minimum 3 miesiące przed planowaną ciążą. Oczywiście, jeśli ciąża nie była planowana, wprowadzamy w danym momencie. Natomiast jest to też taka witamina troszeczkę kontrowersyjna w kontekście właśnie suplementacji, bo zalecana jest suplementacja i większość lekarzy będzie zalecała suplementację kobietom właśnie w ciąży i planującym potomstwo. Natomiast z dietą ze spokojem jesteśmy w stanie tą witaminę uposażyć organizm w tą witaminę, więc nie trzeba w teorii suplementować, natomiast wiem, że prewencyjnie lekarze to robią, bo to też zgłaszają moi pacjenci w gabinecie. To głównie dlatego, że skutki niedoboru tej witaminy są bardzo duże, bo tutaj jeśli chodzi o... U dziecka. Tak, u dziecka, bo tutaj jeśli chodzi o cewę nerwową, o rozszczep też kręgosłupa, jeśli chodzi o deformację twarzy, to wszystko ma działanie, więc tutaj jakby nie branie tej witaminy, nie przyjmowanie tej witaminy ma niestety bardzo duże skutki, dlatego też lekarze prewencyjnie i tak ją do diety wprowadzają, ale ze spokojem jesteśmy w stanie ją samą dietą, samymi produktami, które wprowadzamy do diety, jesteśmy w stanie ją zrekompensować. Druga z witamin B, przy której troszkę się zatrzymamy, to witamina B12. Ona jest bardzo ważna u osób, które nie jedzą produktów mięsnych. Tak, te osoby, które nie jedzą produktów mięsnych, ona głównie występuje, no tak w sumie w produktach właśnie mięsnych, czyli i w mleku, i w żółtkach jaja, i w produktach właśnie mięsnych, i w rybach. Te osoby powinny suplementować tą witaminę, ale też powinny sprawdzać ją sobie podczas badania krwi, bo tą witaminę możemy sprawdzić i tak naprawdę to nie jest też witamina, która od razu, którą od razu tracimy z naszego organizmu, jak tylko przechodzimy na dietę wegetariańską. Ona jeszcze pozostaje przez jakiś czas w naszym organizmie, natomiast ten rezerwuar ciągle się wyczerpuje, stąd też powinniśmy sobie sprawdzić w wyniku badań krwi, jaką mamy ilość, a potem wprowadzić dopiero suplementację. Czyli taką drogą, nie jedząc mięsa, z produktów powiedzmy zbożowych nie jesteśmy w stanie zapewnić. Nie, to jest jedyna witamina, której nie jesteśmy w stanie zapewnić, dlatego wegetarianie, weganie, jak najbardziej witamina B12 w formie suplementacji. To teraz takie chyba trudne pytanie. Dlaczego regularnie powinniśmy uzupełniać witaminy w naszym organizmie? Myślę, że to nie jest trudne pytanie. Przed chwilą słyszeliśmy, jakie one mają znaczenie w naszym organizmie, więc nie uzupełniając, czyli znowu kolejny raz powtórzę, mając bardzo monotonną dietę, mało urozmaiconą, o małej ilości warzyw, owoców, ale też czy mięsa w odpowiedniej jakości, czy produktów zbożowych, ale tych nisko przetworzonych, a nie wysoko przetworzonych, no tutaj tych witamin nie dostarczamy, a te witaminy znaczenie mają bardzo duże, bo tak jak na początku audycji wspomniałam, one potrzebne są dla fizjologii naszego organizmu, dlatego żeby te procesy, które w nim zachodzą, żeby mogły mieć odpowiednie działanie, takie jakie z fizjologią są związane. Więc jak najbardziej tych witamin powinniśmy pilnować w naszej diecie, urozmaicać i wymówki, że teraz będziemy mieć troszeczkę zimniej i mniejsza dostępność warzyw, owoców, to żadne wymówki tak naprawdę, bo dostępność mimo, że w sklepach mniejsza, to mamy produkty mrożone, mamy te warzywa, owoce, które mogliśmy w jakiś sposób latem, kiedy był zbiór ich, mogliśmy sobie w jakiś sposób przetworzyć. Mamy kiszonki, które bardzo dobrze też wpływają na pracę naszego układu pokarmowego, więc tych warzyw, owoców, produktów, które te witaminy nam dostarczą, jest bardzo dużo, nawet w miesiącach jesiennych, zimowych czy wczesnowiosennych. I też musimy o tym pamiętać, żeby regularnie, to znaczy codziennie je przyjmować. To nie jest tak, że raz w tygodniu zjem coś zdrowego i to wystarczy dla mojego organizmu, tylko codziennie. No, natomiast to też nie jest tak, że teraz codziennie muszę jeść wszystkie warzywa i owoce, bo inaczej nie zapewnię tej ilości. To też nie tak, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, one są w wielu produktach, więc wystarczy je jakby rotować. Natomiast tak jak wspomniałaś, jeśli nasza dieta jest bardzo niezdrowa, wysoko przetworzona, opiera się na McDonaldzie, coli i kawie tylko i uważamy, że nie mamy czasu na zdrowe odżywianie,
jedzenie, to raz w tygodniu zdrowa niedziela niestety będzie niewystarczająca dla naszego organizmu, co też odczujemy chociażby, już nawet nie procesy starzeniowe, nie to, że będziemy częściej łapać infekcje, ale po prostu będziemy bardziej zmęczeni. Pacjenci, którzy do mnie przychodzą, bardzo często wspominają też o tym, że po prostu czują się zmęczeni, brak im energii, przychodzą do domu z pracy i tak naprawdę mogliby tylko usiąść i spać, a jeśli rozpoczynamy dietę i jest taki strzał, duża ilość witamin, składników mineralnych, oni sami mówią, że ta energia wraca, czyli te witaminy jak najbardziej wprowadzajmy do naszego organizmu. Wspomniałaś o pożywieniu dość mocno przetworzonym. Coraz częściej też takie pożywienie przez producentów jest wzbogacane witaminami. Czy możemy sobie to jakoś wytłumaczyć, że dobrze zjem coś przetworzonego, jest tam witamina, będzie wszystko dobrze? Ono jest fortyfikowane właśnie witaminami, składnikami mineralnymi również, bo nawet soki, które kupujemy często z dodatkiem. Natomiast to tak trochę jak z przyjmowaniem leków czy suplementów. Zawsze będzie to gorsze źródło. To jest jednak w jakikolwiek sposób chemicznie przetworzone, nienaturalnie wprowadzone do tego produktu. No i niestety biodostępność dla naszego organizmu będzie dużo, niestety albo niestety, będzie dużo mniejsza niż z produktów naturalnych. Więc jeśli chcemy już na przykład jakąś witaminę z soku, to przyrządźmy sobie taki sok czy koktajl sami w domu z tych produktów, które daną witaminę zawierają, a nie kupujmy gotowy sok jeszcze słodzony, który ma dodatkowo te 3-4 witaminy napisane na opakowaniu. To nie o to chodzi. To teraz przejdziemy do komponowania posiłków, bo to też jest bardzo istotne, żeby te witaminy w naszym organizmie się właściwie wchłaniały. Tak, bo to nie tak, że te witaminy możemy sobie komponować tak, jak nam się podoba. Są witaminy, składniki mineralne, które są właśnie potrzebne, istotne, żebyśmy wprowadzali z danymi produktami, z danymi innymi składnikami, żeby ich wchłanialność była lepsza. Po pierwsze, to są te witaminy tłuszczowe, czyli odpowiednia ilość tłuszczu w jakiejkolwiek formie, ale te tłuszcze są nam potrzebne. Kolejna rzecz to na przykład żelazo. Z witaminą C dużo lepsza wchłanialność, co też troszeczkę jest powiązane z kolejną funkcją witaminy C, czyli taką ochronnym działaniem na nasze naczynia krwionośne. Przez to to żelazo jest dużo lepiej wchłanialne, jeśli te naczynia krwionośne są też w dobrej kondycji. Więc tutaj ja słyszałam o takim przykładzie, że dla osób z anemią polecane jest jedzenie buraków i popijanie sokiem z ogórków kiszonych. I ponoć to jak działa. Jak najbardziej. Ale też na przykład, jeśli już kogoś nie przekonuje sok z ogórków kiszonych, to nawet zrobienie sobie koktajlu burak z jakimś cytrusem, albo na przykład jarmuż z limonką. Bardzo fajne, nadające taki odżywczy i ożywczy jakby aromat. Natomiast wprowadzamy nie tylko żelazo, tylko też właśnie tą witaminę C. Więc jak najbardziej to są takie źródła polecane, ale też na przykład chleb na zakwasie, który zwiększa działanie fitazy, czyli enzymu, który rozkłada fityniany. I tutaj na przykład lepsze wchłanianie wtedy żelaza, magnezu, cynku, więc tutaj też może nie do końca witaminy, ale na składniki mineralne również działa. Na przykład lepsza biodostępność witaminy D, jeśli wprowadzamy ją również z produktami, które zawierają wapń i które zawierają laktozę. Także na przykład mniejsza przyswajalność, w drugą stronę, mniejsza przyswajalność witaminy z grupy D, jeśli mamy większą ilość błonnika i kwasów szczawiowych, więc tutaj też pozbywanie się tego, więc tak naprawdę tych działań jest sporo, o tym też będzie jeszcze na blogu, więc ze spokojem będzie sobie można przeczytać, ale pamiętajmy o tym, że najczęściej jest jednak tak, że nasze babcie, nasze mamy to robiły. Czyli marchewka z masełkiem, tak, dajmy jeszcze kilka takich przykładów, żeby do Państwa właśnie to przemówiło. Sałatka na przykład, przynajmniej u mnie w domu, taka sałatka z tartych buraków i do tego właśnie skropiona troszeczkę cytryną albo z ziemniakami podana, w ogóle buraki z ziemniakami, to są takie połączenia właśnie, na przykład żelazo z witaminą C, tylko my w ogóle jakby nie łączymy jednego z drugim i wprowadzając też taką bardzo nowoczesną kuchnię, zapominamy o tym, gdzieś to dopiero po jakimś czasie odkopujemy i jak dietetyk przygotowuje nam menu, to dopiero mówimy, aha, u mnie w domu się tak robiło, ja nigdy nie wiedziałam dlaczego, już teraz wiem. Więc myślę, że te nasze mamy, nasze czyli babcie warto wrócić do korzeni. Tak, bezwiednie to robiły prawidłowo i my też do tego wróćmy. To teraz przyszedł czas na to, aby wyjaśnić, co jest jakby dla naszego organizmu
gorsze, trudniejsze? Nadmiar witamin czy niedobór witamin? Pewnie powiesz, że to zależy której witaminy. Tak. Ale tak, no próbując wyjaśnić to tak zagadnienie. Tak całościowo. Mhm. Znaczy, no właśnie, to zależy po pierwsze której witaminy, bo część witamin w naszym organizmie pozostaje, część będziemy tracili. Stratność witamin też ze względu na techniki kulinarne jest też dość duża, więc nie wszystkie, które spożyjemy w naszym organizmie, dostaną się też do niego i zostaną w jakikolwiek sposób przetworzone. Ale też jeśli chodzi o nadmiar, niedobór witamin. Jeśli mamy zdrową, racjonalną dietę, to te witaminy powinny być w odpowiedniej ilości. Czyli ciężko nam jest zazwyczaj dojść do normy, dobić do tej normy witamin, przy większości, tak generalizując. Więc raczej problemów z tym, żeby był nadmiar, oprócz witaminy A, która, tak jak mówiłam, nie ma problemu z tym, żeby nadmiar występował, to tutaj raczej nie mamy problemu z tym, żeby nadmiar był. Raczej mamy problemy z niedoborem. Ale niedobór i nadmiar są nieprawidłowe. Bo zawsze dla naszego organizmu, jeśli mamy te prowitaminy, z których tworzą się witaminy, to zawsze i niedobór, i nadmiar będzie powodował, że te procesy fizjologiczne nie będą przebiegały prawidłowo. Albo one będą przebiegały w zbyt szybkiej formie, albo nie będą w ogóle przebiegały, albo też będą przebiegały w jakiś sposób upośledzone, niedostatecznie w ilości jakby niedostatecznej dla naszego organizmu. Więc tutaj i nadmiar, i niedobór, powiedziałabym tak generalizując, że jest tak samo niebezpieczne, bezpieczne dla naszego organizmu. Natomiast przy dobrej, dobrze ułożonej, racjonalnej diecie jak najbardziej jesteśmy w stanie zapewnić takie witaminy w punkt i wtedy to będzie najbardziej okej dla naszego organizmu. W ostatniej części audycji spróbujemy wyjaśnić też Państwu, co jest lepsze dla naszego organizmu. Naturalne źródło witamin czy te suplementy? Zawsze naturalne źródło. Suplementy, po pierwsze, tak jak już na początku audycji wspomniałam, te kompleksy suplementowe to jest rzecz, którą na pewno powinniśmy odłożyć na półkę albo w ogóle jej nie kupować, bo to jest połączenie różnych witamin, które nie zawsze są dobrze skomponowane, nieprzebadane, więc jak najbardziej jestem na nie. Natomiast jeśli chodzi o naturalne źródła, zawsze lepsza wchłanialność, lepsza biodostępność dla naszego organizmu. Wiemy, jakie ilości jesteśmy w stanie do naszego organizmu jakby wtłoczyć z tą dietą, więc jak najbardziej naturalne źródła, a nie chemia w tabletkach. I takie trzy witaminy, które w określonych sytuacjach możemy suplementować, dla przypomnienia? Pierwsza witamina to jest witamina D. Ja zalecam suplementację przez cały rok. Później kwas foliowy, czyli planowanie ciąży i ciąża. No i na końcu B12, czyli wegetarianie, weganie, też jak najbardziej ta suplementacja tej witaminy potrzebna. Po szczegóły z dzisiejszej audycji zapraszamy na bloga. Tam też sporo informacji się znajdzie. marzenakasprzak.pl. Taki adres Państwo wpisują i znajdą informacje m.in. o znaczeniu witamin i o źródłach pochodzenia witamin. Dokładnie. A przepisy jakieś? Tak, przepisy też na zwiększenie dostępności tych witamin, czyli to żelazo, o którym wspominałam, i na przykład połączenie wapnia z witaminą D. Tam też takie rzeczy się znajdą. Na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę Państwu dziękuję. Marzena Kasprzak i Elżbieta Szcześniak. Niezła sztuka jedzenia. Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o jedzeniu.